Działając na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolitny dziennik ustaw z 2023 roku, pozycja 40. Otwieram 59. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Witam wszystkich radnych i zaproszonych gości. Jednocześnie stwierdzam, że na stan 15 radnych na dzisiejszej sesji jest 8 radnych. Proponowany porządek posiedzenia sesji jest następujący. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, zatwierdzenie kworum. Punkt czwarty, wybór sekretarza sesji. Punkt piąty, przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 58. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Podpunkt szósty, sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 58. sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt siódmy, interpelacje radnych. Punkt ósmy, odpowiedź na interpelacje. Punkt dziewiąty, omówienie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024. Punkt 10. Dożywianie dzieci i młodzieży z terenu gminy. Punkt 11. Informacja o stanie oświaty na terenie gminy. Punkt 12. Informacja o stanie bezrobocia na terenie gminy. Punkt 13. Informacja przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych. Punkt 14. Informacja wójta o złożonych oświadczeniach majątkowych. Punkt 15. Dyskusja. Punkt 16. Projekty uchwał. Podpunkt pierwszy. Uchwała nr 59/333/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2023-2033. Podpunkt drugi. Uchwała nr 59/334/2023 w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok. Podpunkt trzeci. Uchwała nr 59/335/2023 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Jeziora Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024. Podpunkt czwarty. Uchwała nr 59/336/2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Podpunkt 5. Uchwała nr 59/337/2023 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Jeziora Wielkie w 2024 roku. Podpunkt 6. Uchwała nr 59/338/2023 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki odpłaty. Podpunkt 7. Uchwała nr 59/339/2023 w sprawie ustalenia zasad przyznania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Podpunkt 8. Uchwała nr 59/340/2023 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla sołtysów. Podpunkt 9. Uchwała nr 59/341/2023 w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach rządowego programu odbudowy zabytków. Podpunkt 10. Uchwała nr 59/342/2023 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Jeziora Wielkie położonej w miejscowości przy jeziorze dotychczasowemu dzierżawcy oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Podpunkt 11. Uchwała nr 59/343/2023 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wykonania rekonesansu na obszarze związanym z potrzebą stopniowego przygotowania się do wdrożenia w JST przepisów dyrektywy 2022/2555 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii. Podpunkt 12. Uchwała nr 59/344/2023 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Gminnej Straży Energetycznej. Punkt 17. Wolne wnioski i zapytania. Punkt 18. Odpowiedzi na zapytania. Punkt 19. Zakończenie sesji. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji mamy zrealizowany. Przechodzimy do punktu drugiego. Przyjęcie porządku obrad. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Będziemy tutaj głosować na tabletach.
przepraszam, tutaj z tymi trudnościami, które mieliśmy właśnie tutaj z panem Jurkiem, to powtórzymy głosowanie jeszcze raz. Proszę państwa radnych o głosowanie. Panie Jurku, ma pan tam? Za przyjęciem porządku obrad jest 9 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Porządek obrad został przyjęty. Podpunkt trzeci. Zatwierdzenie kworum. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji jest 9 radnych z 15, więc Rada jest prawomocna podejmować prawomocne uchwały. Punkt czwarty. Wybór sekretarza sesji. Na sekretarza sesji proponuję pana radnego Marka Wysockiego. Przyjmuje pan? Dobrze, dziękuję uprzejmie. Punkt piąty. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 58. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Wniosek. O przyjęcie protokołu z 58. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich odbytej w dniu 3 października 2023 roku. Stwierdzam, że punkt pierwszy. Protokół z 58. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich zawiera 13 stron maszynopisu i 9 załączników. Punkt drugi. Protokół nie odzwierciedla swej treści usterek, zastrzeżeń, względnie niedomówień. Punkt trzeci. Protokół odzwierciedla swej treści wszystko to, co zostało powiedziane i przedyskutowane do mikrofonu. Nie uwzględnia wypowiedzi poza mikrofonem. Punkt czwarty. Protokół z 58. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich został podpisany przez sekretarza sesji. Punkt piąty. Zaznajomiony z treścią protokołu wnoszę o jego przyjęcie w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony. Wniosek też będziemy głosować przez tablety. Proszę państwa radnych o głosowanie. Za przyjęciem wniosku o przyjęcie protokołu z 58. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich jest 9 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Protokół został przyjęty. Punkt 6. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 58. sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę bardzo, panie wójcie. Sprawozdanie wójta gminy z realizacji uchwał podjętych na 58. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w dniu 3 października 2023 roku oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Realizacja uchwał przedstawia się następująco. Uchwała nr 58/331/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2023-2033, uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 58/332/2023 w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok, uchwała w trakcie realizacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Punkt 7. Interpelacje radnych. Czy ktoś z państwa radnych ma interpelację? Nie widzę. Punkt 8. Odpowiedź na interpelację. Odpowiedź na interpelację pani radna gminy w Jeziorach Wielkich Elżbieta Krzywina. W odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 4 października 2023 roku w sprawie przyjęcia na rzecz gminy Jeziora Wielkie od Skarbu Państwa z działek oznaczonych według ewidencji jako DL, czyli droga, znajdujących się w miejscowości Wójcin, Nożyczyn, Rzeszyn i Budy Radunek. Uprzejmie informuję, że na chwilę obecną zostały wszczęte procedury uregulowania dwóch dróg. Gmina Jeziora Wielkie zwróciła się do wojewody kujawsko-pomorskiego w celu wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia na mocy prawa w trybie artykułu 18 ust. 1 oraz artykułu 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku, przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych za działki nr 14/3 znajdujące się w miejscowości Budy Radunek oraz działki nr 48 znajdujące się w miejscowości Rzeszyn. Ponadto gmina Jeziora Wielkie podjęła kroki w celu założenia księgi wieczystej dla działki nr 76/1 w miejscowości Budy Radunek stanowiącej wraz z działką nr 14/3 drogę nr 140/404C. Stan prawny dróg w miejscowości Wójcin i Nożyczyn gmina Jeziora Wielkie będzie regulowała zmianę posiadanych środków w budżecie. To była odpowiedź na interpelację pani radnej.
radnej. Przechodzimy do punktu 9. Omówienie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2024. Ten temat poruszaliśmy na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Jeśli Państwo radni mają jakieś pytania tutaj, to proszę bardzo. Nie widzę. Dziękuję. Punkt 10. Dożywianie dzieci i młodzieży starówno gminy. Ten punkt również przedyskutowaliśmy na wspólnym posiedzeniu Rady Gminy. Czy w tym punkcie jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Punkt 11. Informacja o stanie oświaty na terenie gminy. Ten punkt również przerabialiśmy na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Czy ktoś by chciał z Państwa zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Punkt 12. Informacja o stanie bezrobocia na terenie gminy. Tutaj dostaliśmy właśnie materiały z urzędu gminy. Jeśli są pytania, tutaj jest pani dyrektor, można zadać. Proszę bardzo, panie Jurku. Pani dyrektor, pytania nie będę zadawał. Informacja była w formie pisemnej, bardzo klarowna, także zapoznaliśmy się. W międzyczasie informacja taka, że 10%, około 10% na terenie powiatu mogileńskiego. Po prostu na dzień dzisiejszy. To wszystko w temacie. Dzięki. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze by chciał zabrać głos? Nie widzę. O, proszę bardzo, panie wójcie. Pani dyrektor, mam pytanie. Jeżeli chodzi o mieszkańców gminy Jeziora Wielkie, jakie są środki wspomagające działalność? Jakie są możliwości? Bo dobrze było krótko chociaż powiedzieć, nakreślić, bo dużo osób słucha jednak i ogląda sesję, więc a musimy zrobić wszystko, żeby to bezrobocie jeszcze zminimalizować. Środki są ogólnie dostępne dla wszystkich mieszkańców powiatu. Tak, w wysokości 25 tysięcy. Przyjmujemy wnioski od dzisiaj, ponieważ udało nam się pozyskać dodatkowe środki z rezerwy ministra rodziny. I to jest kwota 740 tysięcy i tam między innymi są zaplanowane środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, na doposażenia stanowisk pracy w wysokości 35 tysięcy dla przedsiębiorcy, na bony na zasiedlenie dla osób młodych do 30 roku życia, staże i prace interwencyjne. Tak było zaplanowane i w tej chwili do końca roku dysponujemy tymi środkami rezerwy pozyskanymi. W piątek przyszła decyzja na te środki. Pozostałe środki FS-u i pozostałych dwóch rezerw są wyczerpane. Jesteśmy w trakcie rezerwy dotyczącej projektu pilotażowego we współpracy właśnie z opieką społeczną między innymi i tam są środki dedykowane z pilotażu, nowe, innowacyjne działania nie wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia dla osób młodych. Będzie taki utworzony punkt doradztwa dla osób młodych. Jeżeli w wyniku tej ścieżki doradczej osoby młode z terenu gminy Jeziora Wielkie podejmą taką decyzję, by podjąć działalność gospodarczą, to pilotaż, staże rozpoczynają się pierwsze w grudniu i w ramach pilotażu są przewidziane staże, a w przyszłym roku będzie normalnie dostępny Fundusz Pracy. Na przyszły rok nie znamy jeszcze środków aktywizacyjnych dotyczącej doposażeń czy działalności gospodarczej, ale obecnie są i są przyjmowane wnioski. Jakieś pytanie tutaj do pani dyrektor? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do punktu 13. Informacji przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. Zgodnie z artykułem 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest Dziennik Ustaw z 2023 roku, pozycja 40 ze zmianami, przedstawiam informację o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2022 rok.
Za rok 2022 zostały złożone oświadczenia majątkowe wraz z załączonymi kserokopiami zeznań podatkowych PIT w ilości 14 kompletów w ustawowym terminie, to jest do 30 kwietnia 2023 roku. Oświadczenia zostały złożone w dwóch egzemplarzach. Jeden komplet oświadczeń został przesłany w dniu 14 czerwca 2023 roku do Urzędu Skarbowego w Mogilnie. Natomiast drugi egzemplarz znajduje się w dokumentach Urzędu Gminy. Oświadczenia zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jeziora Wielkie. W analizowanych dokumentach nie stwierdzono nieprawidłowości. Punkt 14. Informacje wójta gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych. Proszę bardzo, panie wójcie. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych zgodnie z artykułem 24a ustęp 12 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Oświadczenia majątkowe za 2022 rok złożyło 12 pracowników. Oświadczenia zostały złożone w terminie według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku. Oświadczenia majątkowe zostały złożone w dwóch egzemplarzach. Do każdego egzemplarza oświadczenia zostało dołączone ksero zeznania podatkowego PIT. Jeden komplet oświadczenia majątkowego za 2022 rok plus ksero PIT został przekazany pismem z dnia 31 maja 2023 roku do Urzędu Skarbowego w Mogilnie w ilości 9 kompletów oraz pismem z dnia 29 maja 2023 3 komplety do Urzędu Skarbowego w Koninie. Drugi komplet oświadczenia został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jeziora Wielkie. Z analizy złożonych oświadczeń wynika, że w swojej treści nie odbiegają od składanych oświadczeń w latach poprzednich. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Punkt 15. Dyskusja. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, dziękuję. Punkt 16. Projekty uchwał. Na początku chciałbym się spytać, czy państwo radni pozwolą, abym czytał tylko tytuły uchwał bez ich całości, czytania całości? Tak, dobrze, dziękuję. Podpunkt pierwszy. Uchwała nr 59/333/2023 zmieniająca uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2023-2033. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 9 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Punkt drugi. Uchwała nr 59/334/2023 w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok. Tu bym poprosił panią skarbnik o odczytanie uzasadnienia. Zwiększono plan dochodów o kwotę 25 tysięcy złotych, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, o kwotę 10 tysięcy złotych, wpływy z usług, o kwotę 720 zł, dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach do Sejmu i Senatu, o kwotę 64 zł, środki Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez gminy świadczeń pieniężnych, o kwotę 11 tysięcy złotych, wpływy z podatku od środków transportowych, o kwotę 14 tysięcy złotych, wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 477 zł 97 groszy, środki Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, o kwotę 6664 zł, dotacja celowa na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, o kwotę 10200 zł, środki na realizację projektu Dzienny Dom Pobytu w Gminie Strzelno.
Zmniejszono plan dochodów o kwotę 4628 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Zwiększono plan wydatków o kwotę 720 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach do Sejmu i Senatu, o kwotę 230 zł na zadanie budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorach Wielkich, o kwotę 64 zł na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez gminę świadczeń pieniężnych realizowanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o kwotę 477,97 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, o kwotę 6664 zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, o kwotę 60 tysięcy zł na zadanie budowa sali sportowej wraz z łącznikiem do budynku szkoły podstawowej w obrębie miejscowości Wójcin, gmina Jeziora Wielkie, i o kwotę 10 200 zł na realizację projektu Dzienny Dom Pobytu w gminie Strzelno. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 177 860 zł na zadanie budowa chodnika w Jeziorach Wielkich osiedle, o kwotę 27 000 zł na zadanie przebudowa drogi Jeziora Wielkie Rzeszyn, o kwotę 24 600 zł na zadanie przebudowa drogi w miejscowości Wola Korzuszkowa działka 269/2 i 290/2, o kwotę 30 000 zł na zadanie budowa ścieżki rowerowej w Przyjezierzu i o kwotę 200 000 zł na zadanie zagospodarowanie terenu wokół sali sportowej budynku pomocniczego szkoły podstawowej w Wójcinie. Zwiększono plan rozchodów, przelewy na rachunki lokat o kwotę 459 230 zł. Środki zaplanowano na wydatki w roku 2024. W planie wydatków dokonano przesunięć między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Proszę o głosowanie.
Przepraszam Państwa Radnych, ale będziemy musieli powtórzyć jeszcze raz głosowanie. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały 9 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Witam pana mecenasa. Podpunkt trzeci. Uchwała numer 59. Podpunkt trzeci. Uchwała nr 59 przez 335 przez 2023 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Jeziora Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały 9 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Podpunkt 4. Uchwała nr 59 przez 336 przez 2023 w sprawie określenia wysokości stawek od podatku od nieruchomości. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały 9 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Podpunkt 5. Uchwała nr 59 przez 337 przez 2023 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Jeziora Wielkie w 2024 roku. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały 9 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Uchwała nr 59 przez 338 przez 2023 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki opłaty. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały 9 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Podpunkt 7. Uchwała nr 59 przez 339 przez 2023 w sprawie ustalenia zasad przyjmowania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 8 radnych, przeciw 0, 1 się wstrzymuje. Uchwała została przyjęta. Uchwała nr 59 przez 340 przez 2023 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla sołtysów. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 8 radnych, przeciw 0, wstrzymuje się 1 radny. Uchwała została przyjęta. Proszę bardzo, panie Jurku. A do mikrofonu, jeśli można. Jeśli można, to nie jest, niech ktoś nie pomyśli, ustalanie wysokości diet dla sołtysów i dla rannych, tylko po prostu nowelizacja ustawy. I to wszystko w tym temacie. Dziękuję. Podpunkt 9. Uchwała nr 59 przez 341 przez 2023 w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach rządowego programu odbudowy zabytków. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały 9 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Podpunkt 10. Uchwała nr 59 przez 342 przez 2023 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Jeziora Wielkiej położonej w miejscowości przy jeziorze dotychczasowemu dzierżawcy oraz na odstąpienie od obowiązkowego przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Proszę o głosowanie.
Za przyjęciem uchwały 9 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Podpunkt 11. Uchwała nr 59/343/2023 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wykonania rekonesansu na obszarze związanym z potrzebą stopniowego przygotowywania się do wdrożenia w JST przepisów dyrektywy 2022/2555 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały 9 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Podpunkt 12. Uchwała nr 59/344/2023 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Gminnej Straży Energetycznej. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały 9 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 17. Wolne wnioski i zapytania. Czy ktoś tu zebrany chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, panie Jurku. Ja mam pytanie do pana wójta. Stan realizacji inwestycji zaplanowanych na lata 2023-2024, a mianowicie budowa sali sportowej w Ujcinie, rozbudowa systemu kanalizacyjnego na terenie gminy i trzeci punkcik, budowa, rozbudowa stacji uzdatniania wody miejscowości Golejewo. Plastyczną, z tego co widzę, to wykonawca prawdopodobnie się wyrobi do końca roku, w określonym terminie, do końca listopada. Na razie nie zgłaszał tam jakichś większych poślizgów czy jakichś problemów, jeżeli chodzi o termin realizacji. Kanalizacja też jest na dobrym etapie. Myślę, że no na pewno w połowie listopada już będzie zakończona. Może tam jakieś drobne poprawki zostaną, no zobaczymy. Ale też dzisiaj byłem właśnie objechać i widziałem, że to wszystko dobrze idzie, w dobrym kierunku, więc pozostały tylko praktycznie tam jakieś prace elektryczne z przyłączeniem przepompowni i później tylko przekierowanie ścieków, no jeszcze sprawdzenie i tak dalej, tej szczelności i testy, jeżeli chodzi o przepompownię. I ostatnia sprawa, jeżeli chodzi o stację uzdatniania wody, no myślę, że w tym roku uda się zrealizować. Generalnie budynek już stoi, kwestia teraz urządzenia już są zwożone, więc kwestia montażu tylko i pozostanie tylko kwestia tam jeszcze, jeżeli chodzi o pukanie i tak dalej, wdrożenie do sieci, włączenie. Ale tak, jeżeli chodzi o samą inwestycję i wykonanie, to myślę, że to będzie w terminie zrealizowane. Proszę. Czy ktoś jeszcze by chciał zabrać głos? Nie widzę, więc punkt 18, odpowiedzi na zapytania również mamy zrealizowane. Przechodzimy do punktu 19, zakończenie sesji. Zamykam 59. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Dziękuję za przybycie.